Święty i wielki jesteś Boże, godzien wszelkiej chwały, czci i uwielbienia, bo Ty stworzyłeś wszystko. Tylko Ty jesteś źródłem świętości, dobra i miłości. Ty zesłałeś Syna swego jednorodzonego na ten świat, aby za nas złożył zbawczą ofiarę i aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ty posyłasz stale Kościołowi Ducha Świętego Pocieszyciela, aby go utwierdzał w prawdzie, umacniał w wierności i miłości. Słuszne jest więc, abyśmy wielbili święte imię Twoje, dlatego stajemy przed Tobą i z całym Kościołem prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby mocą i łaską Ducha Świętego stała się dla nas ciałem i krwią umiłowanego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił. Łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich w swoje święte i czcigodne ręce i ponownie dzięki Tobie składając błogosławił. I podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tymi apostołami, męczennikami, wszystkimi świętymi, a szczególnie ze świętymi i męczennikami naszego narodu, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie i spraw, abyśmy czerpiąc z nich wzór i przykład, pełnili Twoją świętą wolę oraz dawali wyraz wierze, która działa przez miłość i tak wychwali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
święto wszystkich wiernych zmarłych i to w sposób szczególny modlimy się za naszych bliskich zmarłych, co do których nie wiemy, czy zostali zbawieni, czy osiągnęli chwałę niebieską, dlatego chcemy im naszymi modlitwami pomóc. I w naszym kościele jutro msza święta, tak jak zawsze, jak każdą niedzielę po godzinie 11, będzie to pierwsza niedziela miesiąca, więc okazja do spowiedzi i komunii świętej, a po mszy świętej będziemy modlić się różańcem za zmarłych, będziemy modlić się wypominkami, tak jak każdą niedzielę listopada będziemy pamiętać o tych, którzy przed nami odeszli do Boga i śpią w pokoju. Będziemy ich polecać miłosierdziu Bożemu. Będziemy im w ten sposób, w jakikolwiek sposób spłacać nasz dług, naszą wdzięczność, nasze uwielbienie. I ta pamięć ze zmarłych to jest nasz obowiązek, to jest potrzeba naszego serca, abyśmy polecali miłosierdziu Bożemu tych wszystkich, których żeśmy znali, powiadali się kochani. Uroczyć tych wszystkich świętych na tym cmentarzu. Myślę, że początki zawsze są trudne i mam nadzieję, że następnym razem będzie nas więcej, że to wejdzie gdzieś tam jakiś kalendarz naszej parafii, będzie to tradycją i będziemy się pogromadzić każdą uroczystość wszystkich świętych. Będziemy w ten sposób dziękować Bogu za naszych bliskich zmarłych. Będziemy swoimi modlitwami pamiętali w swojej modlitwnej pamięci o naszych bliskich zmarłych. Dziękuję Wam jeszcze raz za wspólną modlitwę, za mszę świętą i życzę Wam tego dzisiejszego dnia, aby był on dniem modlitewnej zadumy, refleksji, pewnego wyciszenia, abyśmy idąc na grobie naszych bliskich, rozmawiając z nimi, rozmawiając z Bogiem, w taki sposób przygotowali samych siebie na spotkanie z naszym Panem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.